co ciekawego jeszcze na Saskiej, proszę Państwa, jak patrzymy się tutaj na świętą szkołę naszą i na nasz piękny dom. Proszę Państwa, tutaj te pasy malowane były o 4 nad ranem. Myśmy spali, to znaczy może niekoniecznie, bo tutaj było takie burczenie, no i oczywiście malują pas o 4 nad ranem, także przejdźmy się. Tutaj bardzo ładne jest połączenie teraz, proszę Państwa. Wsiąść 5 minut i jesteś w centrum. Tylko, że wiecie Państwo, żeby ludzie nie zasmradzali Warszawy tymi samochodami, to nie byłoby korków, bo tak czasem jak są te korki, a to czasem to zawsze po południu korki są. No teraz jakoś jak ludzie pojechali na wakacje, Bogu dzięki, niech jadą. Dzisiaj dzwonię też do Mareczka Zajączkowskiego, no to odzywa się oczywiście Renatka. A Renatka nie umie jakoś tak dyplomatycznie, bo ona udaje, że na przykład tak, że mojego głosu nie rozpoznaje. No i tak żeśmy się droczyły. Ja mówię, to coś nie poznała mojego głosu, musisz się pytać? Nie może mojego głosu rozpoznać, proszę Państwa. Te pasy o 4 nad ranem były tutaj na Saskiej Kępie malowane. Najpierw było takie silne, głośne burczenie, coś jakby jechał czołg. Potem to stanęło. Namalowali do połowy, poszli na kawę pewnie, bo to w nocy. I proszę Państwa, dokończyli. Ale o 4 nad ranem. Pasy o 4.